To zadanie posłuży mi do przedstawienia Wam smutnej historii dzieci z kursu. Gdy robię kursowanie z dziećmi, na zajęciach nie robimy tych zadań, do których mam kulturalne rozwiązanie filmowe. No, żeby nie być gołosłownym, pokażę. Tylko zwróćcie uwagę na to, że tu jest bloczek, jakieś ciało i jakieś dwa ciała jedno za drugim. Dzieci miały jako zadanie domowe obejrzeć sobie coś takiego. Dzieci mają też, jeśli czegoś nie rozumieją z rozwiązania filmowego, wywlekać to na zajęciach. Nie wywlekły mogę założyć, że się nauczyły i zrozumiały. Do tego jeszcze miał obejrzeć serial o dwóch klockach na bloczku. Dlaczego już mówię serial? Albowiem ponieważ nagrałem dla patronów kilka takich serii, że jest jeden układ, w tym przypadku bloczek i dwa klocki, i pytam w kolejnych zadania, w kolejnych iteracjach o coraz to bardziej dzikie rzeczy. To no na przykład przyspieszenie trzeba obliczyć. Zwykłe zadanie. Jest film. Dzieci miały to obejrzeć i w razie wątpliwości pytać. Nie pytały, czyli obejrzały i zrozumiały. No i tak dalej. Nie tutaj oprócz przyspieszenia jeszcze naprężenie, czyli tak level wyżej. Tu już jest w ogóle ciężko, bo jest zamieszana w to kinematyka, po jakim czasie uderzy o ziemię. A tutaj to już jest w ogóle ciężki temat, albowiem ponieważ, bo gdyż ktoś majstruje przy masie. Czyli jeszcze raz. Dzieci teoretycznie ogarnęły to, czyli klocki jeden za drugim. Ogarnęły też bloczek, więc na sprawdzianie dostały to tutaj. No i zobaczmy, jak to wyszło. Jeśli tamte zadania ogarnęły, to z tym nie powinno być żadnych problemów. To powinno być zadanie na, nie ja wiem, 5 minut. Może zresztą pokażę, że się je robi 5 minut za chwilę. Dzieci miały tutaj wpisać wynik w Newtonach, ale bez podawania jednostki. To okazało się za, za trudne polecenie dla wielu. Pokażę wyniki. Wod i oni, ci wyniki. Poprawna odpowiedź jest dziesięć. Tu jest napisane dziesięć? Tak? Okej, okay, dobra odpowiedź. Tutaj? Też dziesięć, dobra odpowiedź. Dwie odpowiedzi są, no wyświetl. Dziesięć N. Dziesięć Newtonów. Bez jednostki. Dziesięć Newtonów. Bez jednostki. Ja pierdolę. A pozostałe wyniki? Ja się boję zastanawiać się, skąd one się wzięły. Jakie są wnioski? Dzieci? Kłamiam. Nie należy im ufać. A dlaczego ta historia jest smutna? No bo sporo dzieci jest teraz o krok bliżej do wylotu z grupy. Takie są zasady. Jak się nie robi zadań, to się wylatuje. To zdanie właściwie można zrobić w pamięci i to bez rysowania strzałeczek. I wtedy zajmuje gdzieś minutę. Ale wezmę porysuję te strzałeczki, żebyście miały szansę nadążyć. Zacznę od tyłu. Siła ciężkości tutaj. Siła, jaką linka działa na masę M1. Większa, bo to ma jechać w górę. Trzecie zasada dynamiki. Tak jakby. Zakładam, że masy M1M2 i oddziałują ze sobą za pośrednictwem tej linki, bloczek, tylko zmienia kierunek oddziaływania. Siła ciężkości tutaj. No większa niż wcześniej, bo to większa masa. I do tego jeszcze siła działająca na masę M2 ze strony linki. Nie wiem, jaka jakaś tam. Włażą trochę jedno na drugą, może obok trochę. O, dobra. Widać, że wypadkowa zrzucona w dół jest dobrze dynamiki. Kopię w wklej. Siła ciężkości tutaj musi być większa niż ta, żeby ta masa przyspieszała w dół. No i to chyba tyle. Fizyka wydaje się być ogarnięta. Ta masa przyspiesza w górę tak jak powinno być. Ta w dół i ta również w dół. Może oznaczenia jakieś powymyślam. Q1 to nazwę sobie N1. To też będzie N1. To sobie nazwę Q2. To N2 i to też będzie N2. A to Q3. Mam podać siłę na ciągu tej linki. Ja dam radę to zrobić, jeśli będę znał przyspieszenie układu. Albowiem, ponieważ, bo gdyż, jeśli zapiszę sobie drugą zarynamikę dla masy M3, to wyjdzie mi coś takiego. To jest M3G. Właściwie nie będę tego teraz rozpisywał. Najpierw sobie zrobię takie coś. M3a równe Q odjąć. N2, N2 na lewo, N2 jest szukane, to na prawo, ze zmianą znaku na przeciwny, wiadomo, więc N2 to M3G mniej M3A, czyli M3G mniej A. Potrzebuję przyspieszenia układu. No to sobie zapiszę, spojrzę na ten układ jak na jedną całość, bo mogę, tak? Kierunek ruchu będę traktował dosyć chłopsko rozumowo, za chwilę wyjaśnię o co mi chodzi. To jest masa układu. Chłopska rozumowo znaczy, że kierunek ruchu to jest dla mnie ten kierunek, który teraz pokazuję. Czyli to nie jest kierunek w tego słowa znaczeniu. Bo tu w górę, a po prawej w dół. No i tutaj z plusem wpiszę te siły zewnętrzne, które pomagają w ruchu w tym kierunku, a z minusem te, które przeszkadzają. Pomaga Q3 i Q2. Przeszkadza Q1. Czyli to będzie tak. 30. Podstawiam już. Czemu nie? dodać 20 odjąć 10 przez suma mas czyli przez 6 to jest ile to jest 46 czyli 23 metrów na sekundę kwadrat nie podaj tutaj przybliżenia dziesiętnego to nie jest szukane No i wracam do tego wzoru koszego na tym przyspieszeniem m3 to 3. 10 pomniejszone o 23. 10 to jest 33. Czyli mam 3 razy 10 trzecich, czyli 10 newtonsów. Koniec. Naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, jak po obejrzeniu i zrozumieniu tego, co tu się dzieje i powtórzenia tej operacji dla tych zadań, można to zdanie tak epicko spieprzyć, jak dzieci spieprzyły. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to to, że dzieci są kłamczuszki i pójdą do piekła. Ale jeśli uważacie inaczej, napiszcie w komentarzach. A jeśli ze mną się zgadzacie, to możecie w komentarzach napisać, co waszym zdaniem szatan będzie tym dzieciom w piekle robił. <ślesz>